Handel ludźmi jest zagadnieniem, o którym każdy słyszał, ale nie każdy ma świadomość, na jaką skalę dzieje się ten proceder. Holenderski projekt Escape Truck ma na celu opowiedzieć historię i pokazać warunki, w których żyją i pracują osoby, które wbrew swojej woli zostały zmuszone do pracy często daleko od swojego domu. Fundacja Reshape przygotowała wnętrze naczepy w oparciu o prawdziwe historie. We wszystkich pojawia się wspólny mianownik, zwykle trudna sytuacja finansowa, na przykład z powodu przewlekłej choroby dziecka. Potem oferta pracy za granicą, być może nieco zbyt atrakcyjna, aby była prawdziwa. Zwabionym w ten sposób osobom w kryzysie zabiera się pod jakimś pretekstem dokumenty i zawozi gdzieś, skąd nie mogą się z nikim skontaktować. W najlepszym razie przed nimi miesiące niewolniczej pracy, w najgorszym nawet lata. Uczestnicząc w tym, w przygotowaniu tego projektu, wydawało mi się, że nic mnie nie zaskoczy. Natomiast jest to bardzo zaskakujące wrażenie. Wydaje mi się, że unaacznia w sposób taki niewyobrażalny rzeczy, których pomimo zwiększonej świadomości nie zdajemy sobie sprawy, jak łatwo wpaść w sidła osób zajmujących się handlem ludźmi. Centrum Badań nad Handlem Ludźmi Uniwersytetu Wrocławskiego współpracuje z holenderską fundacją już od kilku lat. Zwieńczeniem tej współpracy są wizyty Escape Trucka w różnych miastach w Polsce. Dzięki wymianie doświadczeń akademickich i służb mundurowych z Polski i Holandii udało się wiernie odwzorować różne miejsca, w których czas spędzają porwani. Centrum Badań nad Handlem Ludźmi Uniwersytetu Wrocławskiego koordynuje ten projekt, łącząc doświadczenia, które zgromadziła Policja Królestwa Niderlandów z tymi doświadczeniami, które nasze służby mundurowe, czyli polska policja, polska straż graniczna zdobywają. Jako Centrum Historii Zajezdnia jest nam to bliskie, tak, żeby budować świadomość społeczną, budować w młodych ludziach, jak również po prostu w mieszkańcach Wrocławia, wiedzę na temat tego, co się dzieje obecnie. Poprzez właśnie takie projekty jak ten. Escape Truck będzie otwarty dla zwiedzających także w sobotę z uwagi na wydarzenie Nocy Muzeów. Od południa do godziny 24 w ramach właśnie Nocy Muzeów w Centrum Historii Zajezdnia, oprócz właśnie samego Escape Trucku, będziemy też, zapraszamy Państwa na wystawę główną. Będziemy też mieli parę jeszcze innych atrakcji, między innymi przejazd ogórkiem, który jest naszą własnością. Do końca maja Escape Truck odwiedzić będzie można jeszcze w Opolu, Lublińcu, Katowicach, Olkuszu, Rzeszowie, Stalowej Woli, Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Świdniku. Później wyruszy on na kolejne tournée po północy Polski. Piotr Kaźmierczak, Echo 24.